Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko, w którym omówimy drugą połowę rządów Mieszka II, Lamberta. Ugoda z cesarzem w roku 1031 nie oznaczała jednak pokoju z Jarosławem Mądrym. Zajął on całość Grodów Czerwieńskich i wsparł militarnie roszczenia wygnanego z Polski przyrodniego brata Mieszka, Bezpryma. Ten znalazł wkrótce także wsparcie części polskich elit, wobec czego Mieszko zmuszony był do ucieczki z kraju. Ponieważ był on w konflikcie z wszystkimi niemal sąsiadami, nie mając wielkiego wyboru, postanowił udać się do Czech. Tamtejszy książę Udalryk otrzymał w podobnej sytuacji schronienie u Bolesława Chrobrego. Z drugiej jednak strony uwięził on już raz w przeszłości Mieszka, wydając go cesarzowi. Niestety, podobnie stało się i tym razem. Czeski książę nie tylko uwięził Mieszka, lecz nakazał go także wykastrować. Była to zemsta za oślepienie przez Bolesława Chrobrego jego brata, Bolesława Rudego. Ponadto do roku 1031 Czesi zajęli Morawy. Bezprym był najstarszym synem Bolesława Chrobrego z jego małżeństwa z bliżej nieznaną węgierską księżniczką. Pomimo bycia pierworodnym, polski władca nie widział w nim swego następcy i miał być on przekazany do stanu zakonnego. Bezprym nigdy się z tym nie pogodził, lecz gdy przejął już władzę z rąk zbiegłego Mieszka w roku 1031, wkrótce okazało się, że faktycznie niezbyt się do tego nadawał. Całkowicie dobrowolnie zrzekł się tytułu królewskiego, pomimo tego, że Konrad II nie był w tym czasie zainteresowany kontynuacją wojny z Polską. Odesłał królewskie regalia do Niemiec za pośrednictwem żony Mieszka, Rychezy Lotaryńskiej, która zabrała z Polski także jego dzieci, w tym jedynego syna, Kazimierza. Następnie Bezprym rozpoczął bezwzględne prześladowania nieprzychylnych mu elit. Kontynuacja wewnętrznych walk, chaos, a także niezadowolenie ludności, która już od lat zmuszona była do utrzymywania kosztownej drużyny, doprowadziły do potężnego społecznego wstrząsu. Prawdopodobnie doszło do tzw. reakcji pogańskiej, a więc groźnych rozruchów wymierzonych w symbol nowego porządku – Kościół. Rządy okrutnego i paranoicznego Bezpryma nie trwały jednak długo. Ponieważ został zamordowany w roku 1032, najprawdopodobniej przez jednego z jego własnych ludzi. Jednakże te krótkie trwające zaledwie rok rządy wyrządziły olbrzymie szkody i znacząco osłabiły państwo. Budowane od czasów Mieszka I struktury władzy uległy erozji. System zasilanej podbojami gospodarki przestał istnieć i wskutek pogańskich buntów w Polsce zapanował kompletny nieład. Chaos i bezkrólewie powstałe po śmierci Bezpryma zamierzał wykorzystać cesarz. Konrad II chciał najprawdopodobniej osadzić na tronie przebywającego w Niemczech brata Mieszka, Ottona, jednak wyprawa nie odniosła skutku. A tymczasem książę czeski Udalryk postanowił w dość nieoczekiwany sposób Mieszka uwolnić. Być może jego motywacją było to, że panujący w Polsce chaos i reakcja pogańska nie były mu na rękę, ponieważ mogłyby się także rozszerzyć na Czechy. Po powrocie do kraju jako prawowity władca, posiadający wsparcie lojalnej części elit, Mieszko odzyskał władzę jeszcze w roku 1032. Zasłyszawszy o tym, Konrad II rozpoczął przygotowania do kolejnej wyprawy wojennej. No i choć Mieszko raz jeszcze zapanował w Polsce, to państwo było katastrofalnie wręcz osłabione. Wiedząc, że nie ma szans na odparcie inwazji, wykorzystał on swe dyplomatyczne wpływy wewnątrz cesarstwa, by wypracować ze swym adwersarzem ugodę. Doszło do niej jeszcze tego samego roku w Merseburgu, gdzie Konrad II spotkał się z żyjącymi przedstawicielami rodu Piastów. Mieszko II zmuszony był formalnie zrzec się tytułu królewskiego,
A ponadto musiał także podzielić się władzą ze swym bratem Ottonem, a także ze swym kuzynem Dytrykiem, synem jednego z przyrodnich braci Bolesława Chrobrego, którzy zbiegli do Niemiec. Kraj został podzielony na trzy dzielnice. Co do podziału tego nie ma pewności, jednak najprawdopodobniej Mieszko otrzymał Małopolskę i Mazowsze, Otto Śląsk, zaś Dytryk Wielkopolskę. Jednak taki stan rzeczy nie utrzymał się długo. W roku 1033 zmarł Otto, w wyniku czego Mieszko przejął kontrolę nad jego dzielnicą. Następnie wypędził on Dytryka, dokonując tym samym ponownego zjednoczenia państwa. Mieszko II Lambert zmarł nagle w roku 1034, pozostawiając bardzo osłabione państwo, które miało po jego śmierci raz jeszcze popaść w chaos. Okej, także to tyle na dzisiaj. Chciałbym przeprosić za to, że nie pojawiały się ostatnie odcinki, a to dlatego, że chorowałem. Tak więc kolejne epizody Historii na Szybko powinny pojawiać się dużo bardziej regularnie i częściej. Okej, także dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.